śniadanie gotowe. Tak mi zasmakował wczorajszy omlet, że dzisiaj zrobiłam dokładnie taki sam. Z warzywami, dla Juleczki jajeczko i awokado, i mały stwierdził, że nie będzie jadł bułki do śniadania i zje z... Już idziemy jeść, Juleczko, już! Jajka, ogórka i szyneczkę. Także idziemy na śniadanko, smacznego! Mała poszła na pierwszą drzemkę, więc ja mam teraz czas dla siebie i postanowiłam wypić kawę. Zrobiłam sobie, więc zaraz sobie doleję tutaj kapkę mleka do tego, ale też Wam kiedyś już wspominałam, że ja lubię piec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli jak mam taki czas dla siebie na poranną kawkę, to zawsze wtedy sobie nakładam maseczkę, jakieś, czy maskę w płachcie, czy jakąś kremową i często też są to płatki pod oczy. Skończyły mi się tamte, co Wam pokazywałam ze Skin 79, ale mam jeszcze w domu jakieś inne, też azjatyckie. Jakieś tu są chińskie znaczki, ale powiem, że nie, skąd nie mam. I one tym razem nie złote, a takie zielone. Ale powiem Wam, że jak mówiłam już kiedyś, nie ma różnicy pomiędzy tymi płatkami. Czy one są drogie, czy tanie, to efekt jest w zasadzie zawsze taki sam, więc... O, widzicie, one pływają w takim płynie nawilżającym. O, także kawa z mleczkiem i płatki pod oczy. I 10 minut dla mamy. Ja w ogóle powiem Wam... A, cześć w ogóle, bo chyba się nie widzieliśmy w dzisiejszym vlogu. Powiem Wam, że ja w ogóle dzisiaj mam luz bluz. Coś mi tu ostatnio te baby hairy tak sterczą. Bo Olka mam dzisiaj w domu, no bo na ten dzień gospodarczy tego nie wiozłam na 2 godziny, bo tyle to ja bym w korkach straciła, żeby go dowieźć w tom i z powrotem, więc obiadu nie muszę gotować, bo wczoraj go to nagotowaliśmy tyle, że będziemy przez 2 dni jeść. No, także dzisiaj mam luźny dzień dla siebie, także kawusia, standardowo płatki pod oczy z lodówki, jest po prostu najlepsze, co może być, szczególnie jak macie tendencję do opuchnięć, łyk kawy. Kocham kawę. I idę sobie. Może YouTube'a włączę, może coś na Netflixie. Chwilę sobie pooglądam. Tych Bridgertonów zaczęłam oglądać 3. Głupi ten serial strasznie, ale jakoś ma w sobie coś takiego, że się ogląda i człowiek jest ciekawy, co dalej, także... O, jest. Witam Was. Troszkę się podmalowałam, żeby ładniej wyglądać. Jeszcze muszę do końca się ubrać. I czekam, aż się... Właśnie patrzę na nianie. Czekam, aż się mała obudzi, bo chcę zabrać dzieci do parku i na plac zabaw. Ola chce się trochę pobawić, a ja przy okazji pomyślałam, że sobie tam zrobimy jakiś spacerek. Taki chociaż krótki, tylko nie wiem, czy brać cały wózek, czy tylko z tym fotelikiem wpiętym. Chyba z fotelikiem. Pójdziemy, żeby Olek się trochę pobawił, trochę się dzieci przewietrzą. I więc tak skorzystamy z parku. Chyba, że zaraz sobie wpakuję może wózek. W sumie byłoby jej wygodniej, nie? Niż w tym foteliku tak spacerować. Może zabiorę Olka na jakieś lody. Coś pomyślimy. I przyjechaliśmy do parku. Tu przyjemnie, chłodno, nie Olek? Ford, Bolka i Lolka. Fontanna akurat wyłączyli. Przed chwilą była włączona fontanna, jak przyjechaliśmy, to ją wyłączyli. O, jak przyjemny wiaterek tu jest. Super. Ładny mamy, powiem Wam, ten park, ale wszędzie są Ukraińcy, po prostu siedzą na ławkach, wydzierają się,
Ja do nich nie mam, znaczy ja do nich nic nie mam, o to chciałam powiedzieć. Ale mogliby trochę się kulturalnie zachowywać. W końcu jest południe, w parku pełno mam z dziećmi i drący ryje. Ach. No nic, spacerujemy dalej, pokażę wam fontannę, jaką ładną mam. Gdzie? Co tam jest takiego? Gdzie ślima? To jest czerwona, taka kulka czerwona. Nie, nie widzę. Tam? Kaczki są? Tyle kaczek i gołębie. Zapomniałam, że teraz ten weekend... Czekajcie, za blisko jestem. O, zapomniałam, że w ten weekend są dni miasta. I widzę, że już rozkładają wesołe miasteczko. Olek to już się nie może doczekać, ja tylko zobaczę to, kiedy odpalą. Chcieliśmy w szachy zagrać, ale słuchajcie, są tak zniszczone i zdekompletowane, że no niestety się nie da. Także jak ktoś jest z urzędu tutaj miasta, to bardzo proszę o naprawę szachów, bo nie można nimi grać. Taka atrapa tylko stoi. Szkoda. Olek się podjarał, że przyleci, jak zobaczył, że jest wolne, ale nic dziwnego, że nikt nie gra, jak no niestety się nie da. Smutno ci? Chciałeś sobie zagrać w szachy, nie? W domu możemy zagrać. Jupi! Przejdziemy chwilę na plac zabaw. Tam Olek na górze. Gdzieś tu sobie usiądziemy i poczekamy chwilę, niech się Olek chwilę pobawi, a potem może pójdziemy na kawę. Olek chciał gofra, jeszcze sobie gdzieś skoczymy. Razi słoneczko. Czekaj, mama daszek zrobi. O, daszek. Nic nie widać, nie widać. No powiem wam, że dopiero w parku da się funkcjonować, nie jest tak gorąco, bo tak, to jest tak duszno, tu jest chociaż jakoś tak przewiewniej i chłodniej od tych drzew. Więc korzystamy. Olek szaleje, bawi się, ja czekam, aż się huśtawki zwolnią. Takie wiecie, dla maluszków, bo ona przecież nie na każdej da radę jeszcze się huśtać, musi mieć ten koszyczek. Jak się zwolni huśtawka, to zaraz tam pójdziemy. Ludzi pełno, no bo wiecie, już w zasadzie wakacje, więc młodzieży w parku tyle. Po prostu... Teraz widzę taką starą, zrzędliwą dewotę, ale jak co niektórzy się zachowują, szczególnie młodzi mężczyźni, to jest przerażające. Południa to już ekipa pijana taka, że dawno chyba nie chodziłam tak po Zgorzeleckim Parku i jestem w lekkim szoku. Ale żeby nie było, że wiecie, zapomniał wół jak cielęciem był, tak? No, przecież ja też kiedyś byłam młoda. No. Ale jakoś wypadłam z obiegu. O, jaki tu czerwona odpaska. Muszę jej te nakładki założyć, bo jednak tu ją obcierają trochę na ramionach.
Dobry chrupeczek? Buju, buju! Buju, buju! Buju, buju! Gorący? Pokaż w środku, jak wygląda. Gofr z Nutellą. A ja mam kawę mrożoną. 10 na 10. 10 na 10? Pyszota. My już w domu. Ja już też przekąskę jakąś sobie wzięłam. Na sygnale wracałam, bo mama już była taka głodna, że już świecie, już w samochodzie dawała znaki, nóżki zjadała, także szybko, szybko wracaliśmy. Ale powiem wam, że bardzo udane wyjście na spacer i no i fajnie się popołudnie spędziliśmy. Jak wróciłam, to jeszcze oczywiście mnie sterta suszenia i prania czekała, to co wcześniej wstawiłam, ale z tym też już się obrobiłam. Pokażę wam zaraz, ale zjem. Pokażę wam zaraz, jak Olek z Wojtkiem, jakie nasadzenia zrobili przed domem, bo już są posadzone. Także zaraz wam wszystko pokażę, ale najpierw zjem i się czegoś napiję. Właśnie szłam do ogrodu, chciałam wam pokazać to, co Wojtek zrobił przed domem, ale jestem w takim szoku. Ja wam muszę tak podziękować, bardzo, bardzo dziękuję za każdą subskrypcję. Ja się nie spodziewałam, dochodzicie... Przybywa was w takiej ilości. Ja w ogóle nie sądziłam, że ktokolwiek będzie chciał oglądać to moje, no takie nudne, zwyczajne życie. A jednak subskrybujecie, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Micha mi się cieszy, po prostu jestem przeszczęśliwa. Ale idziemy, pokażę wam ogród i pokażę wam przed domem, jak Wojtek zrobił, jakie nasadzenia zrobił. Pojechał do ogrodniczego i kupił, słuchajcie, takie rośliny. To jest jakieś połączenie, mówił, szałwi z lawendą. Tak ta roślina się nazywa. Jeszcze nie zdjęliśmy tych karteczek. No to są na razie małe sadzonki. I pozamieniał, tak widzicie, co drugą z takimi małymi iglakami. One nie rosną jakieś wielkie, więc tu będą takie krzewy. I tam po drugiej stronie też właśnie pozamieniał, zabrał kilka tych małych iglaków i powkładał tą szałwiolawendę, tak to nazwijmy. O, Rudzinka przyszła na kontrolę też. Jak twoja łapka, Rudzinka? Dziękuję. Rachunek za gaz. No tak, bo my jeszcze gaz zatankowaliśmy przed chwilą, już na zimę. No tak to jest. Także tylko czekać na rachunek grozy. Ten gaz z roku na rok jest coraz droższy. No ale nic, czymś trzeba grzać w domu, prawda? Widzicie co, jest już 18, więc ja idę wykąpię Juleczkę, tutaj ogarnę ją do spania. Tak? I przyjdę do was wieczorkiem jeszcze się pożegnać i chwilę pogadamy. Rudzia, jak twoja łapa? Lepiej już, nie? Lepiej już łapka, lepiej. Widzę, że już biegasz na niej. Mąż mnie zawołał i mówi, chodź robimy próbę generalną poidełka. Pokażę wam zaraz, jakie fajne poidełko kupił na temu. Wojtek, na temu kupiłeś? Tak, na temu. Zamówił i zaraz wam pokażę, bo już je zamontował. Także próba generalna. Rudzinko! Mordko, ty moja kochana! Nie wiem, który raz próbuję to nagrać. Słuchajcie, takie poidełko przymocowane do ściany kupił mój mąż dla Rudej. Tu jest szlaufem do zlewu, o tutaj, takiego roboczego na dworze. I fajne jest to poidełko, bo jak Ruda wypije, patrzcie, czekajcie, wyleję trochę. O, słyszycie? To samo się napełnia, więc pies ma cały czas dostęp do wody. O. Napełni się calutkie i przestanie się nalewać. Świetne, to jest szczególnie dobre w tej sytuacji, kiedy nie ma nas cały dzień w domu i wiecie, pies wypił wodę, którą mu naszykowaliśmy.
I nie ma, jest kłopot. A tak ma cały czas dostęp do wody, a tu jest taki pływak jak w toalecie, wiecie, jak się spuszcza, nie? Że napełni się do pewnego poziomu i koniec. 50-60 zł na temu. Więc super, super zakup. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. Teraz to już na pewno się z Wami żegnam, także buziaki i widzimy się w następnym vlogu.